Witajcie w kolejnym materiale o Huawei P20 Pro. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak smartfon Huawei'a poradzi sobie w starciu z bezlusterkowcem Sony A6500. Zanim zaczniemy, kilka uwag. Zdjęcia były robione w trybie automatycznym. P20 Pro w większości korzystałem z pełnej rozdzielczości 40 megapikseli. Dodatkowo P20 Pro robiłem również zdjęcia w HDR-ze, więc będziecie mogli zobaczyć, jaką ten tryb daje przewagę. Wszystkie zdjęcia są opisane. Zapraszam do oglądania. Wnioski piszcie w komentarzach. Moje podsumowanie tego porównania pojawi się dopiero przy recenzji aparatu P20 Pro. I włączcie powiadomienia, bo najprawdopodobniej jutro dodam kolejny ranking technologiczny, w którym wymienimy sobie najbardziej przełomowe telefony w historii. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.